Na YouthLab to projekt dla młodych, którzy chcą poznawać nowe umiejętności i rozwijać się. Trafiłam na YouthLab, kiedy przeglądałam po prostu social media i trafiłam na taką ofertę, to byłam taka, zgłaszam się od razu. Dokładnie to dostałam się na projektowanie i druk 3D. Nauczyłem się obsługi wielu programów przydatnych przy druku 3D, m.in. Fusion 360. Poznaliśmy rodzaje drukarek, nauczyliśmy się ich obsługi, najczęstszych wad i tym podobne. Moim planem na FabLabie było stworzenie uchwytu do telefonu autorskiego na motocykl. Pracowałem nad projektem lampy, w zasadzie takiego żyrandola. Stworzyłam taki przybornik w kształcie głowy jakiegoś stworka, gnoma, trolla. W czasie YouthLabu pracowałam nad stworzeniem prototypu strzemienia do jazdy konnej. Doświadczenie jest to niesamowite, fajni ludzie, fajni prowadzący. Dzięki prowadzącym tak naprawdę dowiedziałam się, jak przekuć pomysły, które są na kartce w faktyczny model 3D i później na rzeczywistość. YouthLab dał mi wiele możliwości na rynku pracy, gdyż taki umiejętności są w dzisiejszych czasach coraz bardziej pożądane przez pracodawców. Wiem, że już mogę zacząć szukać jakichś może stażów po prostu z projektowaniem i modelowaniem 3D, co dla mnie było wcześniej totalnie nierealne. YouthLab był takim krokiem, który też przybliżył mnie i utwierdzenia się w przekonaniu, że ta droga twórczego działania jest drogą, którą chcę obrać w przyszłości. Zdecydowanie poleciłabym YouthLab znajomym. YouthLab? Poleciłabym w sumie każdemu, kto chce spróbować czegoś nowego. I nie chodzi o to, żeby być mistrzem. To nie jest tego cel. Przychodzisz do FabLabu na projekt YouthLab, uczysz się wszystkiego od podstaw i po prostu działasz.